2 września 2012 roku. To my, mieszkańcy gminy Świdnica i nasi goście na dorocznych dożynkach. Tym razem bawimy się w Burkatowie, jednej z 35 wsi w naszej gminie. To tradycyjne święto plonów i podsumowanie dorobku. Rok przebiegł dobrze. W tym roku zrealizowaliśmy 24 inwestycje gminne z udziałem środków unijnych, także środków krajowych. Symbolem urodzaju jest dorodny dożynkowy bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, niesiony przez starostów. Wiosna była trudna dla rolników, trzeba było przesiewać zboża. Chleb będę dzieliła tak, żeby go nikomu nie zabrakło. W gminie osiągnęliśmy plony mieszczące się w krajowej średniej. Program artystyczny Misterium Chleba wykonał nasz ludowo-estradowy zespół Mokrzeszów. Koncertowały także inne gminne zespoły. Rozstrzygnęliśmy konkursy na najładniejszy stragan sołectwa, najładniejszy wieniec dożynkowy, świdnicki łokieć. Gmina Świdnica dla dobra mieszkańców. Nasza gmina leży na Pogórzu Sudeckim w województwie dolnośląskim. Położona jest wokół miasta Świdnica. Liczy 16 300 mieszkańców. Jeszcze 5 lat temu było nas o 700 osób mniej. Przybywa nas, ponieważ malownicze położenie i dogodne warunki stwarzane przez władze przyciągają wielu nowych mieszkańców. Niespotykany rozwój gminy trwa od 10 lat. Sypią się nagrody. W 2008 roku otrzymaliśmy Dolnośląski Klucz Sukcesu, a w 2010 Dziennik Rzeczpospolita uplasował nas na 47 pozycji wśród 1500 wiejskich gmin w Polsce w kategorii Najlepsza Gmina. W zeszłym roku byliśmy na 65 miejscu, w tym roku idziemy do przodu. Rok później sklasyfikowano nas na 15 pozycji, a w roku bieżącym na 45. Doceniono także 10-letni dorobek naszej pani wójt Teresy Mazurek. W 2010 roku jako jedyna kobieta znalazła się w gronie 10 najlepszych wójtów w Polsce. Były problemy z wodą, ale skończyły się. W wodociągowaniu staliśmy się absolutnym liderem. W 2010 roku wodę doprowadziliśmy do wszystkich wsi. Popijam lekarstwa tą wodą, nawet kiedy zażywam. I jak widać po mojej osobie, nie szkodzi ta woda, tylko dobrze wpływa. Kolejnym sukcesem jest to, że nasza gmina, z wyjątkiem 4 wsi, zaopatrywana jest z własnych głębinowych źródeł. Mamy 6 studni. Bardzo dobra woda. Można pić nawet bez uzdatniania. Jest to super ujęcie wodne ze studni głębinowej. Myślę, że komorowianie już będą mieli w tej chwili bardzo dobrą wodę i bez awarii. 5 milionów złotych wydaliśmy na uzdatnianie wody. Oto nowoczesna stacja w Komorowie. Mieliśmy tutaj stację uzdatniania wody z lat 80. Była bardzo awaryjna i mało wydajna. A to nasza druga nowa stacja uzdatniania w Jagodniku. Zmodernizowaliśmy także 3 stację w Miłochowie. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa w naszej gminie musimy dbać o wzrastające zaopatrzenie w wodę. Teraz mamy jej pod dostatkiem. W gminie Świdnica wydajemy rocznie średnio 180 pozwoleń na budowę nowych domów. Głównie mieszkańcy miast kupują działki i zaczynają życie na nowo w naszej gminie. Te zdjęcia wykonaliśmy w 2010 roku w pobliżu wsi Bystrzyca Górna. Ekipa geodetów kończyła wytyczanie 51 działek budowlanych. Korzystamy z metody satelitarnej, wytyczając je co do milimetra nawet. A to ten sam teren 2 lata później. Zmienił się nie do poznania. Niemal wszystkie działki są sprzedane, a na niektórych stoją nowe domy. Zadbaliśmy także o oczekujących na mieszkania. W Przennie zbudowaliśmy dla nich pierwszy w gminie budynek komunalny. Jest w nim 12 mieszkań. Woda użytkowa jest albo z piecyka na węgiel, albo z bojlera elektrycznego do wyboru. Inwestycje w całości sfinansowała gmina. Wydała na ten cel ponad 1 800 000 złotych. Dziura, dziura, bez swej, bez swej dziura, i dziura bez swej, bez swej.
Szybko remontujemy drogi, są nerwem naszej gminy. Odbudowaliśmy m.in. 1,5 kilometra historycznej drogi wiodącej do Krzyżowej, byłej siedziby opozycjonisty hitlerowskiego Jamesa von Moltke, straconego za tę działalność. Drogę tę często wspominała jego żona Freja. Jesteśmy na Alei Czereśniowy i pani Freja von Moltke bardzo ciepło wspomina tą drogę, bo zawsze jak czekała na męża, na powrót męża z Berlina czy z Praw z Świdnicy, to czekała w oknie i jak już go widziała tu na tej drodze, jak się przybliżał do domu na wzgórzu, no to właśnie zaparzyła herbaty i czekała na niego. Goście skręcający z głównej drogi do Krzyżowej mają piękną panoramę i widok na Góry Sowie i wjeżdżają malowniczą, krótszą i dobrą drogą prosto do Krzyżowej. Mieszkańcy Przenna mają wyremontowaną ulicę Akacjową. Była w tragicznym stanie. Panie, jaka ta droga była do niczego. Cały czas tutaj tylko były głębokie kolejiny. Trzeba było w butach gumowych chodzić. Nie było można przejechać ani ciągnikiem, ani samochodem osobowym. Zostały po prostu pobudowane szerokie, piękne chodniki. Można spokojnie przejść. Nowe nawierzchnie otrzymały też drogi w Makowicach, Pogorzale, Grodziszczu, Zawiszowie, Lubachowie, Bystrzycy Dolnej. Uff, jest tego wiele. Po powodzi w Witoszowie Dolnym, z Makowic do Krzyżowej i w Niegoszowie. Nowe drogi uwielbiają rowerzyści, prowadzą przez malownicze tereny naszej gminy. Pojawiła się także u nas nowa ekspresowa droga, łącznik do autostrady A4. Ma betonową nawierzchnię i ułatwia kontakt ze światem, zwłaszcza z Wrocławiem. Trasa ma ponad 13 kilometrów długości, a współfinansowała ją wraz z innymi samorządami gmina Świdnica. Korzystamy ze specjalnych dotacji i wzmacniamy urządzenia chroniące gminę przed powodzią, a zniszczone odbudowujemy. Oto odbudowany po powodzi most wraz z drogą nad potokiem Miła w Lutomii. Regulacji doczekał się groźny podczas powodzi potok Kotarba w dolnej części Mokrzeszowa. Podczas ostatniej powodzi w górnej części potoku, gdzie nie było jeszcze regulacji, wystąpiły wylania. Natomiast tutaj w tej części, gdzie jest regulowany potok, jest bezpiecznie, było bezpiecznie podczas tej powodzi i nie ma z tym problemu. Każde nawalne opady deszczu podtapiały mieszkańców Bystrzycy Górnej. Dlatego przebudowaliśmy kanał Młynówka. Oczkiem w głowie władz gminnych są placówki oświatowe. Dlatego nasze szkoły są bardzo nowoczesne. Rocznie na ich utrzymanie wydajemy 15 milionów złotych. Istnieją 3 centra oświatowe w Witoszowie Dolnym, Przennie oraz Lutomii Dolnej. W Witoszowie kosztem 9 milionów złotych wybudowaliśmy piękną, pełnowymiarową halę sportową. Ozdobą tego obiektu jest wysoka na 10 metrów ścianka wspinaczkowa. Jedyna taka w powiecie świdnickim. Pierwszy raz wchodzę na tę ściankę. Bardzo fajnie się na to wchodzi. Adrenalina jest tam u góry. Coraz ciężej jest, bo się wchodzi pod ukos. Młodzież ma także salę do gry, squasha i treningową, a także siłownię. Kosztem ponad 1 000 000 złotych unowocześniliśmy nauczanie w szkole podstawowej w Bystrzycy Górnej. Zaledwie w ciągu pół roku powstały tu 3 sale lekcyjne. Pomieszczenie administracyjne i bardzo przydatna wielofunkcyjna aula. Dwie szkoły objęliśmy programem termomodernizacji. Skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego. Właśnie zakończyły się prace w gimnazjalnym budynku w Witoszowie Dolnym. Wydaliśmy na ten cel 590 tysięcy złotych. Wymieniliśmy wszystkie kaloryfery, rury, przewody doprowadzające ciepłą wodę. Poza tym docieplony został bardzo solidnie budynek. Także okazale po termomodernizacji prezentuje się szkoła podstawowa w Mokrzeszowie. Ma między innymi ocieplone ściany, nową elewację, drzwi i okna. W sumie remont będzie kosztował 375 tysięcy złotych. Podobne prace termomodernizacyjne zakończyliśmy w świetlicy w Bystrzycy Górnej. Uczniowie gimnazjum w Przennie nie używają kredy, korzystają z komputerowej tablicy interaktywnej. W szkole komputery to codzienność. Jest to według wieku druga nasza pracownia. Mamy jedną nowocześniejszą, jedną starszą.
bardzo przyzwoita, ta akurat była pozyskana w całości ze środków przeznaczonych przez gminę. W tutejszej szkole podstawowej zajęcia są również skomputeryzowane. Oglądamy lekcje przyrody. Przy szkole zbudowaliśmy centrum sportowe. Dbamy też o Milusińskich. W Przemnie 75 najmniejszych mieszkańców mile spędza czas w gminnym przedszkolu. Tak zabawię jeżdżę. Ja też jadę do Afryki. Wszyscy jadą do Afryki. Oprócz pana. Natomiast dla wszystkich dzieci w centrum wsi zbudowaliśmy plac zabaw z atrakcjami. Chyba to jedyny taki kompleks, gdzie można naprawdę dziecko zaprowadzić. Przejść się, wypocząć, chwilę posiedzieć. W trzecim centrum oświatowym w Lutomii Dolnej także dominują komputery i nowoczesny system nauczania. W tym zespole działa także szkolna stołówka, w której dzieci korzystają z tanich i smacznych obiadów. Do tej szkoły dowożone są dzieci z 9 miejscowości. Dowozy są zorganizowane bardzo dobrze, bezpiecznie. W autobusach szkolnych są opiekunowie. W każdej ze szkół podstawowych, także w Lutomii, utworzyliśmy tak zwane radosne szkoły, w których maluchy uczą się i bawią. Chętnie tu przychodzimy i zawsze jak jest rok szkolny, pani powie, że idziemy na radosną szkołę, to my się bardzo cieszymy. Na podwórku szkolnym plac zabaw, ale hitem okazała się najnowsza inwestycja. Nowoczesny kompleks boisk sportowych Orlik. Służy uczniom, mieszkańcom Lutomii i okolic. Jest wykorzystywany od rana do wieczora. Powstały dwa boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, a także szatnia. Zawsze jest coś ciekawego. Dużo ludzi przychodzi na mecze. No ogólnie fajnie. Łączna wartość inwestycji przekroczyła 1 000 000 zł. Dofinansowali ją ministerstwo i województwo. Chcemy też, aby odwiedzała nas młodzież z innych regionów i z zagranicy. Dlatego w podgórskim Lubachowie budynek po byłej szkole przebudowaliśmy na schronisko młodzieżowe. Tak opuszczony budynek wyglądał jeszcze w 2010 roku. A tak współcześnie. Mamy 51 miejsc noclegowych w 14 pokojach o zróżnicowanym standardzie. W lubachowskim schronisku zastaliśmy młodzieżową grupę taneczno-wokalną z Poznania. Do reżyserowania spektakli wykorzystywała salę prób. Korzystała także z sali komputerowej i placu zabaw z boiskami do różnych gier. Na życzenie gości firma cateringowa do schroniska dostarcza posiłki. Na 65-lecie klubu piłkarskiego LKS Bystrzyca Górna kosztem prawie 800 000 zł przebudowaliśmy całe boisko sportowe w tej miejscowości na mini stadion. To co widzimy tam za moimi plecami, ta szatnia, to jest pierwszy raz od 65 lat do powstania klubu. Mamy taki obiekt, że zawodnicy mogą się po treningu wykąpać, czyli ciepła, bieżąca woda. Klub zrzesza piłkarzy z Bystrzycy i okolic. Kopią piłkę w klasie okręgowej. Liczymy, że teraz na nowym stadionie będą się piąć do góry. Dwa lata temu zachwycaliśmy się nowoczesnym wozem strażackim ufundowanym przez gminę dla strażaków ochotników z Burkatowa. Ten samochód to wielki luksus. Przedtem jeździliśmy starym autem. Był to Star 266. Który zdarzało się, że w ogóle nie odpalił nam w remizie i nie mogliśmy udzielić ludziom pomocy. W tej chwili mamy nowoczesny sprzęt na aucie, sprzęt do ratownictwa, który możemy ratować również ludzi przy wypadkach. Tutaj mamy nowe aparaty dróg oddechowych. Mamy różne rodzaje węży, rozdzielaczy, prądownice. Tutaj mamy sprzęt do różnego ratowania ludzi. Wtedy jeszcze strażacy ochotnicy z Lutomii do pożarów i nieszczęśliwych wypadków jeździli dwoma wysłużonymi wozami, Starem i Jelczem. Marzyli o nowym samochodzie. W tym roku nasza jednostka oczekuje na nowy samochód gaśniczy. Będzie to średni samochód uterenowiony. Tak było. Nasza kolejna wizyta dowiodła, że nowy wóz strażacki w Lutomii już jest. Nową remizą strażacką mogą się też pochwalić ochotnicy z Grodziszcza. Nowy samochód ma też OSP Witoszów. To nasz ostatni zakup dla naszych strażaków. Sfilmowaliśmy go na dożynkach. Pięć naszych zespołów, które umilały gościom dożynki, już poznaliście. W sumie gmina opiekuje się 16 zespołami wokalno-tanecznymi, głównie folklorystycznymi i dwoma kapelami. Finansuje je i remontuje świetlice, gdzie ćwiczą.
To wieś Stachowice. Ma tylko 130 mieszkańców i pierwszą w historii świetlicę. Wybudowaliśmy ją kosztem 600 tysięcy złotych. Cieszą się panie z koła gospodyń wiejskich. Nareszcie nasze marzenia się spełniły. Nasi rodzice pisali pisma, petycje do urzędu gminy. Niestety zostały pisma oddalane. Dopiero za tej kadencji świetlica została wybudowana. Wyremontowaną świetlicą mogą się pochwalić także mieszkańcy Lutomii Dolnej i Górnej. Może pomieścić aż 200 osób. W Bojanicach też unowocześniliśmy świetlicę. Budynek otrzymał nową elewację i wyposażenie. Organizują festyny dla dzieci, organizują festyny ogólne dla mieszkańców też wokół otaczających nas tutaj wsi. W tej świetlicy także spotykają się przy własnych wypiekach panie z koła gospodyń wiejskich. Na łące przy gościńcu, który od lat 10 nikt nie przechodzi. Radosnym śpiewem i wiejskim folklorem powitały nas także gospodynie w Pogorzale. Również mają wyremontowaną świetlicę, a pomaga im jak umie znany himalaista, mieszkaniec Pogorzały, Piotr Snopczyński. Pogorzała zaczęła się rozwijać 3 lata temu, bo była to miejscowość trochę zapomniana w gminie w poprzednich latach, gdzie inwestycja upiększyła Pogorzałę. Inwestycje w centrum Pogorzały pochłonęły 1 000 000 zł. Jest to miejscowość o charakterze turystycznym. Powstały trasy rowerowe, szlaki turystyczne. Pogorzale pozazdrościli także mieszkańcy Bystrzycy Górnej i również urządzili swoje centrum wsi. Jest nietypowe, ponieważ znajduje się pomiędzy rzekami Bystrzycą i Młynówką. Sami podjęli inicjatywę budowy tego obiektu. Pomogła im gmina. Na koniec prezentujemy nasz urząd gminy przy ulicy Głowackiego 4 w Świdnicy. Jak widać, jest przyjazny klientowi. Niepełnosprawni i mamy z wózkami mogą korzystać ze specjalnego podjazdu, a w środku znajduje się obszerna sala obsługi klienta. Jest szybciutko, sprawnie, jest bardzo miła atmosfera, wszyscy są bardzo uczynni. Dla wygody naszych interesantów przy urzędzie zbudowaliśmy obszerny parking. Tradycyjnie nasze dożynki uświetniły znane zespoły rozrywkowe i zabawa pod chmurką odbywała się do północy. Jak cię zamówię, to ci podaruję oczyki ze złotych gwiazd. W ciągu 10 lat przeznaczyliśmy 102 miliony na inwestycje gminne, w tym 39 milionów pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Film zrealizowała gmina Świdnica.